O, witam wszystkich cieplutko, serdecznie, moi drodzy. Marian Czolo z tej strony, kłaniam się i zapraszam was na kolejny film, a co za tym idzie na kolejną dawkę szachowych emocji w postaci pięknej, a zarazem pouczającej partii. Często się powtarzam, wiem, ale myślę, że z tych partii można coś tam wynieść. Rok 1970, Kanada, moi drodzy, Leon Dawid Piasecki, Kanadyjski szachista, moi drodzy, mistrz międzynarodowy kontra Bent Larsen. arcymistrz duński szachista, który wiódł prym na arenie międzynarodowej i rozdawał karty grając w szach. No, jeśli chodzi o tamten półświatek szachowy, rzecz jasna. No dobra, tyle słów wstępu. Nie przeciąga, moi drodzy, jedziemy. Rozpoczęło się wszystko od posunięcia skoczek F3, bardzo elastyczny ruch zwany obroną Retiego, otwarciem Retiego, chociaż tutaj mamy transpozycję, moi drodzy, do, jak widać, obrony holenderskiej. F5 ostrelinie. no chcemy kontrolować, moi drodzy, pole E4. Ogólnie rzecz biorąc, na D4, właśnie D5, skoczek F6, a także posunięcie F5 mają tą samą funkcję, jaką kontrolują pole E4, żeby E4 nie można było przeforsować, chociaż tutaj biały ma kilka możliwości, zaraz Wam pokażę. Skoczek F6, moi drodzy, i tutaj podejście czarnego jest dwojakie często. Można zagrać E6, ewentualnie g6 i gońc g7 tak tutaj można wybrać czy w tenże sposób czy w tenże sposób a w ten sposób jak wiadomo kiedyś już zginęło wiele osób gońc g5 moi drodzy często oddające życie za skoczka żeby wyłączyć obrońcę centralnych pól i przyszykować jakieś posunięcie e4 no chcemy do centrum zagrać tutaj moi drodzy wariant z pionem na e6 skoczek bd2 Gońce 7 i bicie, dobrowolne wybicie skoczka po to, żeby pchnąć E4. Można by było to bić, chociaż to daje tempo na gońca. Nie wiem, czy chciałyby w to iść czarne, być może nie. Roszada. Roszada jest jak najbardziej ruchem i często te pionki się wymieniają, otwiera się linia F. A to to jest właśnie ten słynny manerw, że tak powiem. Gońc D3 z naciskami, pressingami tutaj, dodatkowa obrona, i jesteśmy gotowi jako białe do krótkiej roszady. D5. Agresywnie do centrum, jak najbardziej mamy możliwości bicia na lewo, na prawo, całuj na lewo, bij na prawo, idź do przodu. Yy, można by było przepchać tu się zgodzę. Niby tutaj mamy centrum, niby mamy przestrzeń, chociaż z drugiej zaś strony można by było tego gońca na spokojnie sobie wycofać i atakować łańcuch pionowy zawsze od podnóża, tak? Czyli w tym momencie C5 być może byłoby w repertuarze. Niemniej jednak, tutaj poszło, moi drodzy, bicie na F5. Bicie na F5, rozszatka, mamy otwartą linię, o którą będą chciały walczyć dwie strony, to chyba logiczne, skoczek w tym momencie C6 z podwójnym atakiem tutaj, mamy C3, Hetman D6, połączenie wieży zaraz nastąpi po prostym ruchu, goniec D7. Hetman C2 zawiesił się na pionku, więc w tym momencie G6 i tak naprawdę mamy ten wariant z pionem G6 tutaj po wymianach. Ok, a goniec tutaj uzupełnia luki, jak widać, wieża fe i już mamy kontrolę nad linią E. Czyli białe są ciut lepsze, powiedziałbym. Połączyły wieże i kontrolują otwartą linię? Być może tak. Gońce tutaj patrzą na pionki. Wszystko jest na razie pozamykane. Tutaj w centrum się będzie rozgrywać sytuacja. Gońc D7 na spokojnie. Czarne są gotowe do walki o linię E. Skoczek B3. Być może zechciałby przyjść tutaj i zabić gońca. To jest możliwe. B6 ograniczające pole, właśnie C5. Jak widać, no niby taka luka, ale co z tą luką można zrobić? Chyba niewiele. Wieża E2. No to Białe zdecydowały się zdwoić ciężkie figury. Jak najbardziej dobry plan. Sam bym tak zagrał. Wieża AE, walka o linię E. I w tym momencie, moi drodzy, wierzcie lub nie, że najlepsze wcale nie jest wieża AE. I to wygląda dziwnie, no bo normalnie od ręki wszyscy. Tutaj wiadomo, odruchowo, zdwajają się. No, chcemy kontrolować linię wszystkie ciężkie figury tam mieć. No tak. Najlepsze rzekomo jest bicie. Najlepsze rzekomo jest bicie. I walka o te linię właśnie w tym wydaniu, w tejże właśnie redakcji. A to ciekawostki, wieża A. No taki bardziej naturalny, ruch bym powiedział. I w tym momencie. No, jest mocny pressing, co prawda tu się dwukrotnie broni, więc bicie, bicie, bicie. Goniec się znajdzie finalnie na E8, być może od razu odbicie gońcem tego nie wiemy. Tu jednak ciekawostka ze strony Bent Larsena. Benta Larsena, Bentleya, moi drodzy, wieża E4. Co to za ruch? No, jest tutaj, moi drodzy, mocny grip na punkcie E4 i to jest propozycja wzięcia jakości. Goniec za wieżę. Weszlibyście w ten temat, w ten biznes? Ja bym wszedł, bicie, bicie, otworzyła się linia F, moi drodzy, jestem tempo na skoczka i ta wieża, w te wieże są zamknięte, a właśnie, one miały być silne, jeżeli one by się rozegrały tutaj, udałoby się tutaj jakąś pozycję otworzyć, no to wieście lub nie, no muszą się u rzeczy być lepsze tutaj białe, chociaż tu jest paragońc. I te skrzydło może być opustoszałe. Tym bardziej, że skoczek musi odejść. Skoczek, moi drodzy, z F idzie na D2. Goniec H4. Być może z jakimiś napadami tutaj na, na F2. Tutaj należało rzekomo bronić się poprzez G3. Zamknąć przekątną. Oczywiście to osłabia pewne pola, ale spokojnie. że Rzekomo goniec G5 mógłby teraz nastąpić. I F3. Tego pionka poświęcamy tymczasowo, grając wieża F2. I on jest ogólnie spisany na straty. Tak. Jeszcze goniec f5, hetman d1, i ten goniec, ten goniec, ten pionek pada. I pozycja białych jest ok. Oczywiście jeszcze bardzo dużo gry. Tu skoczek f1 z przejściem być może na e3, bądź też g3, to się jeszcze za chwileczkę okaże. Skoczek d8 poprawiony będzie, moi drodzy, na e6, no manerwy mają miejsce. c4, Biały białe zaczynają od z tej strony, bicie, bicie, no chcemy tutaj być może porządzić na linii c. Wygląda to obiecująco. C6 w każdym razie, i tutaj nie bicie, tylko skoczek E3 z naciskami na centralny punkt D5. Kto tu wygra? No, przyznajcie szczerze, że nie wiecie jeszcze w tym momencie. Nie spojluje ani tonem, ani tutaj faktami. Mam nadzieję. Skoczek, moi drodzy, w tym momencie 6. No, manewr skoczkiem. Czasami skoczek musi zrobić krok w tył, żeby pójść do przodu. No, takie skoczki mają tutaj właściwości. W tym momencie wierzę F1, moi drodzy, żeby być może przygotować jakieś pchnięcia tego pionka, żeby pobronić dodatkowo to właśnie pole. I skoczek ogólnie zmierza na F4, to też warto mieć gdzieś na uwadze. Tu jednak z, moi drodzy, D8. Najpierw w tym momencie F1. D1. Wieża D1 ustawia się na jednej linii z wrogim hetmanem. Chociaż przyznajcie szczerze, że kilka temp wykonały tą wieżą białe i nie mogą dla niej znaleźć przyszłości. Ani dla jednej, ani dla drugiej. To wszystko jest zamknięte. Może wybicia jednak, żeby coś otwierać. Chociaż wtedy goniec mógłby się przestawić i wieża mogłaby przyjść z późne tempą. Ja ogólnie rzecz biorąc, pomyślałbym o zdwojeniu się na linice. Tak? Może tak i tak. Albo strojeniu się. No to, to jest chyba droga, którą chcemy podążać, jeśli chodzi o włączenie łączenie ciężkich figur do gry no wieża D1 ogólnie okazuje się, że nie naj, naj, najlepsze, na 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 wieża Hetman C3, prawdopodobnie skoczek F4 z push tempo, wieża C2, bicia, może pchnięcia, wiecie jak jest, bicie, pchnięcie i te sprawy, tu jednak wieża D1. No dobra, poszło, skoczek F4 z push tempo, po raz kolejny, chyba się powtarzam, w porządku, niech będzie, skoczek F4, rzekomo zwrócenie jako osi tutaj mogło mieć miejsce, po prostu pozwolić na odbicie tutaj, wybijając na, na D4 się okazuje. Wieża tutaj odchodzi na E1, ta Z. E. No, cały czas ruchy wieżami, one nie mogą znaleźć dla siebie kompletnie miejsca. No ale dobrze, jeżeli uda się utrzymać pozycję, otworzyć ją, daj Boże, no to po liniach będziemy mogli jako białe bardzo aktywnie pograć. Ale goniec C7 czasu nie traci, bo zobaczcie, mamy, moi drodzy, możliwość wybijania już na H2, tylko skoczek musi usunąć się z linii strzału. Skoczek F1 który kontroluje pole h2 to się przyda na pewno. No, ale wiadomo. Więcej przestrzeni mają białe, mają parę gońców, mają aktywne wieże, mają ogólnie rzecz biorąc aktywniejsze figury o wiele. O wiele, moi przyjaciele. Zdecydowanie gdzie jest kontratak białych, e, tego nie wiem. Tego nie wiem. Gońec g4 stępem na wieże. No można pchnąć, chociaż to będzie zapewne gdzieś tam bite. Wieża D2 odeszła spod bicia. No zobaczcie, kolejny ruch wieżą, nie wiem który to. Straty temp, niestety, tak samo jak w debiucie, jak i taki w grze środkowej, a tym bardziej w końcówce, mogą się mścić. Mogą się mścić. No, Biały stanął. Jak stanął? Stoi jak stoi. No nie najlepiej. Bardzo skrępowany jest. No i nie widać kontrataku. Jakby się to miało wszystko potwierać? Gdzie tutaj jest atak białych? I don't know. Wiem natomiast jedno. Czarne ustawiły się już do ataku, są gotowe do odpalenia armat. Naciska przycisk. Silosy atomowe, moi drodzy. I hu, niestety apokalipsa dla białych. Co idzie w partii? Co to za ruch? Co to za posunięcie? Król G7, moi drodzy. Król G7 to ruch, który przeszedł do historii, ale nie dzisiaj. Eee, bi się skoczkiem na giedwa. Serio, oddanie skoczka. Tylko nie można tego skoczka wziąć. Zatruty skoczek, no zobaczył tutaj czarny, że jest niedorozwój białych, znaczy niedorozwój jest po prostu źle. Król jest mm, bardzo podatny na ataki i sobie wybił na giedwa. Jeżeli to zostałoby przyjęte, no to w tym momencie go nie 3 drugi jeden Hetman moi drodzy, w tym momencie E6 i chcemy dać mata, matadora. Zawsze będzie można tego skoczka później wybić. Jest jeszcze wieża. Oh no, to już jest, to, to już jest za wiele dla białych. Dlatego też nie zdecydowały się wziąć skoczka w tym momencie, tylko zagrały wieża E3. Aha, żeby być może jakoś przesłonić tą, tą linię no bo po linię będą prowadzone yy, ataki. No z tym, że powierza E3 oczywiście mamy, moi drodzy, bank. zwróciły jakoś białe, w nadziei, że się uda wybronić. Mamy bicie tu, gdyż skoczkiem bicie powodowałoby, moi drodzy, yy, straty na hadwite. To nieodwracalne. Hetman F6, zobaczcie, jak to wszystko się pięknie rozegrało, no problemy, tu grozi, moi drodzy, mat, jakbyście się dobrze przyjrzeli, więc w tym momencie wieża F2, a, tak kontrujemy, spokojnie, to się dwukrotnie broni, i co, broni się, czy się nie broni, no właśnie, chodzi o ten łańcuch pionowa, konkretnie o tego gościa, który kontroluje to pole, więc goniec F3, a, i to jest ustawienie kompletnie wygrane dla czarnych, teraz już możemy sobie to jasno powiedzieć. Skoczy G3, co prawda jeszcze poszło i Hetman H4, to jest koniec partii. Białe poddają, mają dość, bo widzą, że tego nie utrzymie król. Jak to nie utrzymie? Zobaczymy dwie kontynuacje, moi drodzy. Wieża G2, żeby tutaj, moi drodzy, oddać wieżę za gońca. No to Benz, Benz. To nic się niby nie dzieje, chociaż jest bicie. Prawdopodobnie Hetman bije i chcemy przyjść tutaj. Więc prawdopodobnie Hetman na 1 żeby kontrolować to pole hg4, szach, król h1, hetman f3, król g1, wieża f5. Nie do wybronienia sytuacja. No dobra, no to przyjrzyjmy się drugiej, drugiej linii z, moi drodzy, skoczek f1. No odchodzimy z podbicia, wydawałoby się, że dobry ruch, no to wieża f5 mimo wszystko. Wieża f5, moi drodzy, cały czas będzie tutaj zamiatała. Załóżmy, że idziemy cd, jakieś tam, jakieś bicie, jakiś ruch, jest szach, tak? No to zasłaniamy się na giedwo nic się nie dzieje. Bicie, 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 bicie. Okazuje się, że się dzieje. Bo mamy moi drodzy dwa skoczki na hetmana i gońca. Nie, no kto by był w stanie to utrzymać białymi? No może Carlsen ze mną owszem, ale kto inny? No na pewno nie Piasecki kontra Bent Larsen. Nie w tej pozycji, proposition. Dlatego też tutaj po Hetman H4, on to wszystko widzi, policzył sobie, że to niestety jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. A więc idźcie, trzymajcie się, moi drodzy. Cieplutko i serdecznie.